Na rynku są od ponad 20 lat, w internecie od 12. W 2016 roku znaleźli się w top 10 najbardziej rozpoznawalnych marek e-commerce w Polsce. Marcin Grzymkowski rozpoczął swój internetowy biznes dzięki 10 tysiącom pożyczonym od rodziców. Teraz firma e-obuwie jest warta blisko 1 mld zł. W 2016 roku firma oddała do użytku nowoczesne centrum logistyczno-magazynowe oraz biurowiec w Nowym Kisielinie. Obecnie planuje wybudować kolejne centrum logistyczne o powierzchni nawet 150 tysięcy metrów kwadratowych. W środę odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego obiektu na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego w Zielonej Górze. Jest to powód do radości, do dumy. Wielka firma e-obuwie to nie tylko i wyłącznie już potentat w Polsce, ale w Europie. Buduje kolejny swój magazyn, 40 tysięcy metrów z możliwością dalszej rozbudowy, więc naprawdę wielki szacunek dla państwa Grzymkowskich za to, co osiągnęli i oczywiście za to, że zostają w Zielonej Górze. Będą nowe miejsca pracy, więc jest się z czego cieszyć. Pierwszy etap prac zakłada wybudowanie hali magazynowej o wysokości 12 metrów z trzykondygnacyjnym biurowcem. Całość będzie liczyła około 40 tysięcy metrów kwadratowych. E-obuwie ma bardzo ambitne plany na wykorzystanie nowego centrum logistycznego. Jak zawsze w przypadku e-obuwie.pl plany są bardzo ambitne, bo już w pierwszym etapie budowy ten obiekt będzie miał 40 tysięcy metrów kwadratowych. Jest to pierwszy z kilku zapowiadanych etapów. Powstanie tutaj prawie 200 nowych miejsc pracy, czyli spółka e-obuwie.pl planuje zwiększyć zatrudnienie do 1000 osób. Zostaną wprowadzone naprawdę bardzo awangardowe jak dla całego sektora e-commerce rozwiązania w automatyce magazynowej. Między innymi wprowadzimy tutaj maszyny autonomiczne. Za pracę nad budową obiektu odpowiedzialne jest Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej. Jak podkreśla jego prezes Dariusz Stasik, to podobnie jak e-obuwie firma rodzinna, dzięki czemu współpraca jest łatwiejsza i przyjemniejsza. Jedna i druga strona reprezentuje firmę rodzinną, co jest myślę bardzo ważne dla tego przedsięwzięcia. Czyli nawzajem rozumiemy też swoje potrzeby, potrzeby osiągnięcia jakichś korzyści, potrzeby osiągnięcia zysków, potrzeby pracowników, których zatrudniamy, dobrego traktowania podwykonawców. Zresztą też tutaj wielokrotnie wspominałem, że zamierzałem podczas tej realizacji wykorzystać podwykonawców i siły lokalne. Centrum logistyczne obuwniczego giganta ma zostać oddane do końca 2019 roku. Dzięki rozbudowie firmy pracę będzie mogło znaleźć około 200 osób.